Witam was widzowie w kolejnym odcinku mnie na kanale. Ja dziękuję za 165 tysięcy widzów. Ja sobie dalej lecę też i prasować. Wy napiszcie hashtag praca, a wam szybko serduszko. No w końcu się zebrałem, żeby skończyć tą łąkę. Opowiem wam, że trochę czasu minęło. No paliwa już troszeczkę też się gdzieś tam przepaliło tutaj właśnie w tym ciągniku. Ale powiem wam, że działamy. Działamy jak najbardziej, ekspresowo. Mam nadzieję, że wszystko się uda zrobić w dzisiejszym właśnie odcinku. Gdyż iż ponieważ, co się dzieje moi drodzy, nadają dzisiaj dosyć duże burze. Gdzieś koło godziny właśnie 12 ma przejść jakaś burza tutaj, no nie wiem, pioruny, aby gradu nie było, tam wiecie, teraz to ten okres jest ciepły, okres wrześniowy, nie było nie wiadomo jakiego upału, też się nie spodziewam nie wiadomo jakiej burzy. No ale straszyli coś w telewizji, to wiecie, co człowiek ma wiedzieć, czy to będzie duże, czy to będzie małe. Ja gram sobie widzowie dzisiaj wyjątkowo z HUDami, ze względu na to, że muszę wiedzieć, kiedy po prostu mam sobie się zatrzymać i wywalić gdzieś tam daną belkę. Trochę tych belek porobiłem, co prawda nie robiłem tego gdzieś tam na live'ie, bo tego live'a ostatniego to tak szczerze mówiąc nie wiem, kiedy był ostatni live na kanale, bo też nie wiem, kiedy wy to będziecie oglądać, ale na pewno w czerwcu. Ja wróciłem z wakacji, wróciłem ze szkoły. Co ciekawe widzowie, byłem w szkole u widzów na Dzień Dziecka. Miałem zaproszenie i pojechałem. Porobiliśmy sobie zdjęcia. Posiedzieli w moim samochodzie. Robili sobie zdjęcia przy samochodzie, autografy. Nawet fajne konkursy zrobiłem, czajcie? Mogę wam widzowie opowiedzieć, jak pracujemy. Ogólnie wyglądało to tak, że spytałem, kto pierwszy pokaże mi, że subskrybuje 3 moje kanały, dostaje 50 zł. No i oczywiście znalazła się taka osoba, która subskrybowała 3 kanały, czyli no ten, który oglądacie film teraz, Szalony Farmer oraz Heros. No i kolejna osoba wygrała też 50 zł, bo musiała wskazać, o której godzinie, na jakim kanale jest film. Także wiedza wasza, powiem wam, że jest nawet fajna. Nawet fajna wiedza na ten temat. Czekajcie, bo ja sobie, żeby tutaj się nie zagadać i kurde dobrze powjeżdżać. Dobra, od tej strony sobie to zrobimy. Tam też zacząłem delikatnie te belki sobie zbierać, bo ciągnik sobie przyprowadziłem. Także też to na pewno będzie dzisiaj ogarnięte. No z prasowaniem tutaj powiem wam, że sobie porobiłem tak. Mniej więcej co drugi przejazd sobie wjeżdżałem. Bo jak widzicie, tutaj jest sprasowane, tu jest sprasowane, a tu jest zostawione. Tak jakoś to kurde ogarnąłem. Tam też był bardzo gruby przejazd. Ze względu na to, że tam zrobiłem chyba z 3 bodajże przejazdów, oczywiście z grabiarki. Wyszedł mi jeden przejazd pod właśnie prasę. No to tam naprawdę ten przejazd był dosyć gruby. No a tutaj widzowie są po prostu przejazd z jednej strony i z jednej strony, także 2 przejazdy można powiedzieć z grabiareczki i właśnie te przejazdy są już takie bardziej troszeczkę wąskie. Co ja zrobię z tymi wszystkimi belkami? No oczywiście będą dawane gdzieś tam do pożywienia dla krów, bo tych krów też troszeczkę mamy, także tego jedzenia oczywiście nie może gdzieś tam nam zbraknąć. A bel jest trochę, kurde szkoda, że nie mam tego moda, który liczy belki, bo powiem wam, że już bym wam mniej więcej zobrazował, ile tych belek jest, a tak to nie za bardzo chce mi się zatrzymywać, chodzić po tej, wiecie, po łące i liczyć to wszystko. Mam nadzieję, że... A mój panie, coś pan tu zrobił. Coś pan tu zrobił. A zresztą z tej akcji wyjazdu do szkoły właśnie, to też i macie na Instagramie, bo ogólnie sprawa wyglądała tak. Można było to nagrać, tylko że Wiktoria, czyli pierwszy pracownik w mojej jakże wielkiej firmie 3-osobowej, miał dzisiaj zajęcie koło domu, tam trawę chyba kosiła koło domu u siebie. No to wiadomo, że nie mogła pojechać i stać za kamerą. Młody znowu miał rajd rowerowy, bo to Dzień Dziecka u siebie w szkole i też nie mógł pojechać. Znaczy teoretycznie chciał, tylko wiadomo, no mama nie pozwoliła, bo musiał jechać na rajd rowerowy. Także widzowie tak to wyglądało, a tak to byście mieli nawet film. Tylko że gdzieś pewnie w tym tygodniu może pojawi się filmik też i z wyjazdu z gór, bo tych filmów jest dosyć dużo nagranych na zapas. Gorzej to wygląda na Szalony Farmer, ale teraz ja już ani żadnych wyjazdów za bardzo nie mam. Teraz widzowie wy to też oglądacie po komunii. Myślę, że jeżeli się udało i to oglądacie we wtorek, to szykujcie się na live'a gdzieś o godzinie 18 do może godziny 21, bo teraz live'ów o 16:30 się po prostu nie opłaca robić. Ja wiem, że tam może, nie wiem, by było z 200 osób na live czy coś takiego, ale teraz jest taka pogoda na dworze, że nawet i ta 18 to nie sądzę, że będzie nie wiadomo ile osób, ale do tej 21 myślę, że 3 godzinki jak sobie przestreamujemy będzie to dobry wynik. Może 17:45, żeby zrobić live'a 3 godziny 15 minut. No żeby wiecie, 21 skończyć, żeby też do późna nie wiadomo jak nie streamować. No i z dużymi krokami zbliżają się wakacje. dla was, dla osób oczywiście, które chodzą do szkoły. Także live'y dzienne, czyli jeszcze nie planowałem, w których godzinach to będzie, ale przynajmniej ze 4 live'y dzienne w tygodniu będę chciał robić. I tak jak wam mówiłem, na Szalonym Farmerze, czyli moim drugim kanale, jeżeli tam będzie 20 000 widzów, też raz na jakiś czas live'a najprawdopodobniej tam będziemy robić. Jest chyba 16, no teraz to może i 16,5 tysiąca być. Tutaj mamy 165 000. Też jeżeli chodzi o konkurs, w którym będą mogli widzowie zagrać ze mną i z Kolizem na odcinku. On, widzowie, trwa. Jest to ostatnie zdjęcie na Instagramie moim. W czarnej koszulce, w czarnych klapkach, w czarnych... O kurde, z daleko pojechałem, chłopie, zagadałeś mnie. W czarnych klapkach, w czarnej koszulce, w czarnym kaszkiecie. No i tam wystarczy tylko napisać komentarz, zostawić lajka, już bierzecie udział w konkursie na wystąp na odcinku ze mną i z Kolizem. Także moim zdaniem dosyć bardzo fajna sprawa. No i jest jeszcze są jeszcze dwa konkursy, chociaż powiem wam tak, jak były wstawki, także obstawiam, że jest tylko jeden, czyli jeszcze poprzednia fotka i tam jest do wygrania aż 500 zł, także jest to naprawdę dosyć dużo pieniędzy. Myślę, że za 500 zł dużo ludzi by się cieszyło, jakby dostało takie wynagrodzenie za napisanie komentarza i zostawienie lajka, także myślę, że spoko sprawa. No i tamten poprzedni konkurs, on już, nie wiem, czy już był losowany, czy nie był losowany, bo tam brakowało, jak ja teraz nagrywam 50 lajków do końca konkursu, to obstawiam, że już ktoś te 200 zł sobie wygrał. Ale ja wam pieniądze, widzowie, rozdaję. Tak teraz przemyślałem. O kurde, znowu zaś się zagadałem. Te belki będziemy musieli jakoś poprzesuwać delikatnie i jeszcze tutaj poprawić, ale to zaraz to oczywiście zrobimy na sam koniec. Ja sobie pojadę. Jeszcze najprawdopodobniej prasę odstawię, przyjdę na piechotę i będziemy sobie chyba zbierać te belki, no bo musimy się wyrobić. Chmurzy się coś, tutaj powiem wam, że na razie za bardzo nie widać, ale mamy 3 przejazdy i jeszcze tam poprawki. Trochę tych belek jest, ja nie wiem, czy to na całą przyczepę się zmieści, układa się bardzo fajnie, bo one fajnie sobie na widły wlatują, dobrze są pozbijane, także będzie to fajnie wyglądało. No niebo, powiem wam, że jest takie spoko chyba na razie, no tak to przynajmniej wygląda, moi drodzy. O, dobra. Teraz pamiętajcie, żeby się nie zagadać, tylko zrobić to normalnie. I to bardzo elegancko. Nie wiem właśnie, czy jutro będzie seria PGR, czy jutro będzie, widzowie, na kanale właśnie odcinek z postępowego, bo ta seria PGR to nawet jak byłem właśnie dzisiaj w szkole, to pytaliście mnie, kiedy będzie seria PGR. No to, widzowie, raz w tygodniu jest ta seria i właśnie nie wiem kiedy, bo albo środa, albo sobota. Zależy, jak tam firmy nam się z Kolizem, wiecie, układają, to wtedy po prostu jest to wstawiane. Dobra, ja sobie jadę teraz tędy. Tu powiem wam, że też trzeba uważać, jakby tu jakieś hamulce nie zadziałały, rozpędzić się, to powiem wam, że w tym rowie wylądować to tak nie zaciekawi. Oczywiście to się dzisiaj nie stanie, no bo już skończyliśmy tamten właśnie kawałeczek. Tu już rowów nigdzie nie macie. Ja będę musiał właśnie tamtą rzecz, kurde, przestawić. Ty, a może jak ja przodem ją popcham, mam nadzieję, że to się uda. W prawdziwym życiu na pewno ciągnikiem byśmy to przepchali, ale czy w farmingu ciągnik nie pójdzie aż nad belkę? To jest dosyć ciekawe. Zaraz zresztą to przetestujemy, jak będzie bliżej tamtych belek, które sobie pozostawały. I Klasik fajnie zdaje egzamin. Też wam informowałem o tym, że chciałbym sobie zakupić prasę, która będzie robić te belki 150, a nie 125. Ale jak na razie, wiecie co, na oku nic fajnego nie mam, też mamy te 100 000 niby na koncie, ale 100 000 to też nie jest nie wiadomo ile, zaraz kupisz prasę, ale też muszę oszczędzać, bo jeszcze siewy te wiosenne, jeszcze akcja kukurydza, trzeba będzie maszynę wynająć, komuś zapłacić, oj tu delikatnie przejedziemy. No i przejazd przy przejeździe, widzicie, dlaczego robiłem sobie co drugi? No dlatego, że później ciężko jest się wyrobić tutaj, o dobra. Tak, będę musiał jeszcze to poprawić, widzę. Żeby to nie pozostawało. Ostatni przejazd i mamy zrobione. Dójczwarek przygotowany. Powiem wam, że to są ostatnie sianokosy też w tym roku, bo już więcej sianokosów na 100% nie będzie. Ta trawa po prostu nie zdąży odrosnąć. No nie ma takiej opcji. Mamy wrzesień, także no nawet jakby miesiąc czekać, no to co to w październiku to już raczej nikt sianokosów nie robi. Także my też oczywiście sianokosów w październiku robić nie będziemy. No i zaczyna się też tak jakby patrzeć na prawdziwe życie ten okres takiego ciężkiego nagrywania. Dlaczego mówię ciężkiego nagrywania? Bo komputer, widzowie, w pokoju daje wysoką temperaturę. To jest po pierwsze. A po drugie, są bardzo duże upały na dworze. Jeżeli się nagrywa film, trzeba mieć zamknięte okno, bo po prostu pies czasami szczeka i to też nieładnie wygląda, dlatego... No, tak jak wam mówiłem, widzowie. Czyli do tego tak chyba nie przepchamy, żeby to sprasować. A kołem? Wow, wyszło! Wyszło, pięknie. Dobra. Robim. Jeszcze tam będzie jedna do przepchania. Tam jeszcze jedna poprawka. Ale to już ja też nie sądzę, widzowie, że tutaj wyjdzie nam cała prasa. Chociaż jest 51%, tutaj są grube przejazdy. To może akurat by się udało, ja sobie go ciachnę tak, o, widzowie. Dobra, zrobimy kółko między tymi belami. Aby ona się nie położyła, wiecie, w ten... No tak... O, dobra, jest git. O! Łopie powoli, bo żeś nie włączył prasy. Łogiń. Łogiń na tłoki i lecimy. O, to se polecieliśmy. Tu zobaczymy od drogi, ile nam się uda zebrać i ja wracam sobie na gospo i tak jak mówię, przyjdę na piechotę. Dobra, jak na razie widzę, że tutaj się nie chmurzy. Ale musimy się śpieszyć, no bo wiecie, też nie oszukujmy się, no pogoda czasami się myli ta pogodynka, która gdzieś tam opowiada tę historię, jaka będzie pogoda za godzinę, za 2 godziny. Chociaż na godzinę daną pogoda powinna być, co ciekawe, dokładna. A tutaj jak widzicie, ani się nie chmurzy, ani nic, czyli jest dobrze. A tam zaraz jak piorunami będzie walić, to będziemy spierdzielać z tego pola, tylko łoskot będzie szedł. Też wiecie co, ja bardziej... No piorun to piorun, no też wiadomo, no jak piorun cię by strzelił w ciągniku, też lipa. Bo jeszcze by podpalił ciągnik czy coś w tym stylu. Ale... No mam nadzieję, że to się nie stanie. Słuchajcie, tędy by było szybciej, ale dobra, pojedziemy już tędy, bo to są... Kurde, też wertepy, ja tą drogą powiem wam, że polno dawno... Dosyć dawno nie jechałem. Skurde, już z miesiąc będzie, jak nie jechałem to drogo. Dobra, łogiń. Jeszcze może by coś wziął, jakieś picie z domu. Tak kurde gorąco na tym dworzu. Mamy godzinę lekko po 11:00. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czekajcie, ja teoretycznie mógłbym i tędy pojechać, bo to nie mam nic zasiane. Tutaj pisaliście mi odnośnie tego pola, żebym zrobił aż do tego lasku. Bo naprawdę kawał pola by wyszedł, ale ja mam już, widzowie, tyle teraz tego pola, że tak naprawdę co najwyżej możemy o jakimś ciągniku większym pomyśleć. I wtedy jak najbardziej, ale tak, tutaj powiększać takie pole za stodoło tak zwane, no to raczej tego robić nie będziemy. No, mówię o tym o kawałeczku, widzicie? O, tutaj właśnie. Ono kiedyś też było krótsze, a teraz jest i szersze, i dłuższe. Gdzieś tam te działki się oczywiście co jakiś czas dokupuje. Też, widzowie, u fryzjera byłem, bo kurde, komunia w niedzielę. Trzeba było się delikatnie obciąć. Dobra, tak prasa idzie tutaj. Trzeba będzie ją umyć jeszcze, tą prasę. Wywalić wszystko, co jest tam w środku. O, BMK stoi. Dobra, idę po wodę. O kurde, ale to pośpiech, gdzie się tak śpieszysz? No i dobra, widzowie, ja już jestem na polu. Troszeczkę tutaj zwiozłem, bo mam nałożone 2 belki. Ale tutaj za nami, to powiem wam, że się tak kurde nieciekawie robi troszeczkę, jeżeli chodzi o pogodę. Też kurde tym ciągnikiem to jest taka zabawa. Powiem wam tak, musimy zmienić ciągnik do tura. Nie dlatego, że on jest brzydki czy coś, tylko mnie denerwuje, że ja muszę za każdym razem ten pierwszy bieg wbijać. Patrzcie, przy ruszeniu, czy jedynka on se sam wbija, bo wiadomo, że na neutralu to by nie ruszył. O. Chłopie, Heros, kiedy się żeś nauczył tak belki zbierać? Sam nie wiem, nie będę się przyznawał, bo jeszcze się nauczyta zbierać tak dobrze jak ja. Na szczęście, widzowie, na przyczepie, kurde, tam już powiem wam, żeby to się zaraz nie... Zaraz to dziś nie lało. Czekajcie, one mi zlecą same? Gdzież? No nie lubię, ogólnie jeżeli chodzi o zbieranie belek, powiem wam, że to nie jest jakaś dla mnie... Aha, fajna rzecz. No tak, właśnie tak się właśnie spodziewałem, że ona sobie sama z siebie nie wskoczy. Mimo wszystko, jeżeli kurde nam zaleje te belki deszcz, to będzie lipa. No i widzicie, znowu czas zmieniać. Te biegi cały czas, to jest takie irytujące. Ja nie rozumiem za bardzo ludzi, którzy kurde grają sobie na biegach farminga, bo... Znaczy tam jak jedziesz w pole i coś robisz, to nie jest uciążliwe, bo sam grałem, jakby nie patrzeć. No ale widzowie, o takie podjeżdżanie na przykład po jedną belkę, później znowu zawracanie, później cofanie, później zrobienie tego, później zrobienie tamtego. O tak jak ja w dzisiejszym odcinku to muszę się bawić. No to już moim zdaniem granie na właśnie Nie no, muszę ją wrzucić. Granie właśnie na biegach, no to jest takie troszeczkę uciążliwe i irytujące. Dobra, 5 belek mamy. Się boję, bo to widzicie, tam nie jest zachmurzone, a stamtąd i do chmury, no nie? Żeby mi tu nic nie zalało. Dobra, te belki jakoś tak, one są blisko siebie nawet. Jakoś to poogarniam. Nie, miałem brać to, ale dobra, robimy sobie kółka najwyżej. No już takie dokładne też. Najlepiej to by było, jakby jeden ciągnik był podpięty, tylko to też nie jest robota za bardzo zbieranie belek na dwóch. No chyba, że się bawić w jakieś, widzowie, podjeżdżanie tamtą przyczepą bliżej i właśnie wtedy zbieranie tych belek. No to wtedy jak najbardziej robota na dwóch, żeby jeden podjeżdżał, drugi zbierał. No a tak jak ja to robię, no to widzowie, mi druga osoba za bardzo tutaj nie jest potrzebna, bo ja sobie przyczepę podstawię w jednym miejscu, pozbieram sobie tutaj te z pobliża i później dopiero będę sobie zbierał gdzieś w tamtym rejonie. O kurde, te chmury to coraz, powiem wam, że bliżej się robią. Lipton Fist. Lipton Fist, bo trzeba to pozbierać, widzowie. Dobra, tego wichajstra wezmę. Już myślałem, że coś kropi. Myślałem, że coś kropi, ale to chyba jest tylko dźwięk łąki bardziej. No nabije się, dobra, mniejsza o to, widzowie, to nie ma wyglądać, tylko to ma działać. Ale to ani nie wygląda, ani nie za bardzo działa. Ja pierdykam. No niezłe jajca się tu dzisiaj dzieją. Dobra. No tamta to w ogóle nie była nabita na tur i ona wskoczyła sesa. O kurde, chłopie. Dobra. Noż. Widzicie, ja mam tak, że ja muszę myszką sobie ruszać. I tu muszę jeszcze kierownicę trzymać prawą ręką, bo od prawej strony jest bieg w górę. Oczywiście te biegi w dół mi kompletnie nie są potrzebne, bo nimi to ja tam za bardzo nic nie muszę robić. Dobra, sobie zróbmy tak, tak i okej. I znowu bieg w górę i dopiero podjeżdżamy. Patrzcie, on ciągnie te biegi, dopiero teraz zmienia, dopiero teraz już to zmienia dynamicznie sam z siebie oczywiście. O, widzicie? Sam z siebie zmienia, zaraz wam coś pokażę. Czekajcie, ja sobie tylko podjadę właśnie w to miejsce. Gites, no i patrzcie. Mamy -1 teraz, no nie? Jeżeli ja sobie wciskam 1, to patrzcie, jadę 1. Muszę dać 2, bo sam z siebie nie zmieni, ale 3 już sam sobie wbije. Nie wiem, czy tutaj jest po prostu, to jest, najprawdopodobniej to jest coś nie tak z modem zrobione, no bo tutaj za bardzo innej opcji widzowie nie widzę. Dobra, trochę już tej łąki mamy pozbierane. Także jest dobrze, jest dobrze. Bo tam widzę, że, no i znowu, bieg w górę. Ale też mi jest niewygodnie, bo ja zazwyczaj lewą ręką kieruję, w prawdziwym życiu zresztą też lewą ręką kieruję. Tutaj jakbym miał biegi jeszcze całkowicie tutaj, to jeszcze by było gorzej i trudniej. Dobra, dajmy mu sami już tutaj te większe biegi i po prostu niech se leci szósteczką, tak jak trzeba. Czy wiecie co, ja bym sobie tą przyczepę przestawił gdzieś w tamto miejsce, bo tutaj troszeczkę mamy za dużo bawienia się. Czekajcie, jak ja to dam do góry, to też powiem wam, że... Aha, żeby to się nie pobagowało wszystko, jak ja to zacznę tak odkładać. A nie, dobra. Dobra, podczepiamy sobie i podjeżdżamy sobie do przodu tą przyczepką. Żeby to... No widzisz, no, będzie się bawić z tymi biegami. Dobra, ogień do tyłu. Git, git. Podczepione, podczepione i ruszamy. No, ruszaj, panie kolego. Zaraz odczepimy przyczepę, troszeczkę nazbieramy jeszcze więcej, w ogóle ile tu wchodzi? Jest 13 belek, czyli jeszcze tutaj wejdzie chyba 14 belek, jeżeli ja dobrze pamiętam. Ja sobie ją postawię, dobra, nawet i w tym miejscu. Powiem wam, widzowie, tak, dochodzi godzina właśnie 12, nie wiem czy już zaraz właśnie 12 nie będzie. Se zaraz tutaj podjadę, tylko sobie robię delikatną nawrotkę. Aha, tak czy siak będzie źle, już trochę tych belek zebrałem, ale to niebo to wygląda, tak szczerze, tragicznie, jakby tu nie wiadomo jaka... Burza miała zaraz być. Tam już się miejscami błyskało przed chwilą. Grzmoty, tak powiem wam, że delikatnie było słychać, ale to nie są jakieś takie grzmoty, żeby naprawdę... Może to jakoś było, nie wiadomo jak słychać, że wali kompletnie, no nie? Tylko takie były faktycznie gdzieś w oddali. Może zdążymy to zrobić, może troszeczkę ta burza się opóźni, ale tu jak lunie, to rasa dobrze, coś mi się wydaje. Chociaż żeby jedną przyczepę zebrać i chociaż 2 belki, widzowie, na tego tura zabrać. Dobra. Dobra, dwie kolejne ułożone. Dobra, ja bym ciachnął, widzowie, teraz o tą i tą, co jest tam dalej, bo ja sobie już przejechałem troszeczkę, widzowie. Gdzieś tam jak cięcie zrobiłem, to sobie... O kurde, no zabawy z tym zabawy. Gdzieś tam troszeczkę sobie właśnie podlepszyłem tego stanu załadowania. O. Widzowie, w sumie można było tych belek też i trochę sprzedać, bo... O tych rowach mówiłem, patrzcie ile tu jest ten. Tu jest też troszeczkę podmokły teren, ale... Jak to zacznie lać, to ja pierdzielę. Tutaj widzowie te belki, to ja nie wiem, czy ja później wjadę na tą łąkę. Dlatego musimy to zebrać wszystko jakoś na siłę. Jak jedna tam zostanie, chociaż te, o kurde, chociaż te z daleka pozabierać, a tamte bliższe, to może tam nie będzie aż tak bardzo tego podmokłego terenu. Przynajmniej to wiecie, to tak sobie można też i gdybać, bo to jest takie gdybanie, ale może faktycznie tak będzie, że się uda. Dobra. No i tam bym sobie wziął, bo one też kurde leżą tak daleko. Czekajcie, zrobimy sobie nawrotkę. Też ja wszystkiego tego na raz nie wezmę, nie ma opcji. Drugiej przyczepy, widzowie, nie mam. Jak tu one zmokną, to one będą, nie wiem, na jakąś kiszonkę najwyżej, na pryzmę to wywalimy, bo to się nie będzie nadawać przecież do tego. Do zbierania tego później. Samo z siebie, jak to jest zbite, to nie wyschnie. Chyba że po prostu porozrzucać to znowu po łące, albo gdzieś tam na podwórku przed prasą. I przyjechać i jeszcze raz to po prostu sprasować. No na podwórku, no to wiadomo, że gdzieś tam to sobie będzie leżało i wyschnie, ale oczywiście rozdrobniona belka. Ja nie mówię, że w całości ona sobie idealnie wyschnie. O te trzy jakbyśmy jeszcze zebrali razem z tymi dwoma, to już by było git. Bo tutaj, tam może się będzie dało wjechać po nie później. Chociaż nabiję jakoś byle jak, czy nie za bardzo. Kurde, widzowie, to jest taki fart, jak ja to nabijam, po prostu, że to jest szok, no nie? Szok i niedowierzanie. Dobra, lecimy zbierać jeszcze tamte trzy. Ile wejdzie, tyle wejdzie. Będziemy niedługo spierdzielać, bo to kurde, patrzcie, tam już pogoda jest taka tragiczna. Słyszeliście jak grzmi? Nagle zaczęło lać, patrzcie jak się ciemno zrobiło. Ja pierdykam, jedzim, widzowie. Dobrze, całą przyczepę mi się udało naładować, ale te belki to one pozostają, będą mokre przecież. Pa jak leje. Kurde, to ja i tak, zanim ja to rozładuję... Gdzie ja w stodole tego nie zmieszczę, nawet żeby to na szybko przyładować. Trzeba będzie, wiem, trzeba będzie wziąć najwyżej plandekę, widzowie. O, 12:00 leje. Ja cię kręca. Aj. Jedzim szybciej, chłopie, sardy uciekają, a ja jadę tak wolno. No to je niemożliwością, że to co takie pogody pogodynka nadawała, a tu takie rzeczy, o. Jedzim tędy szybciej, zaraz tu będzie droga polna, widzowie. Też nie mogę na tych wertepach nie wiadomo jak jechać, bo zaraz jeszcze coś wywrócę. Pa jakie tu jest odoły, no to ty myślisz, że tu ja tu pojadę? Nie wiadomo ile, chłopie, coś ty dzisiaj wymyślał tu mi. Będzie skręt, gdzie jest ten... O, jest. Dobra, rura. Jedzie, mamy szybciej, rozpędzamy machinerię, widzowie. Łogiń. O kurde, widzowie. Ja pierdzielę, co to się stanęło? Ty, ja miałem prawie 50 na godzinę. Ty, no belki... Szyba się nie wybiła, trochę lusterko uszkodzone. Ale co to się stało w ogóle? Ja jadę koło 50, ale tu głowa mnie nie boli, nic mnie nie boli. No koło 50 miałem, widzowie, aż tu nagle jakbym na chopkę wyskoczył i traktor w powietrzu. Ja cię. Aaaa. Po robocie. O dobra, udało się. Kto ten, co tu kamień zrobił? To z tego tak wyskoczyłem. Ja pierdzielę, kamień tu jest, patrzcie jaki wielki. Jak on się tu mógł zrobić w ogóle? Co komuś spadł jak to przewozili? No idealnie na... Ja się nie patrzyłem, na prędkościomierz i ja jadę. I o tu hop. A ciągnik tu, a przyczepa tu. I mówię, matko bosko. O kurde. Belki, ale to i tak z deszczu. Ty, ale przyczepa, patrz. Ty, przyczepa na tych spornikach się trzyma, nawet nic się nie stało. Nie, no to są jaja dopiero. Nic się nie stało, widzowie. Zaczep aby wyrwany. Mi się nic nie stało, przyczepie się nic nie stało. Chyba, tak mi się wydaje. Ciągnik, aby lusterko uszkodzone. Ty, no jadę, stawiam go na koła i jedzim dalej, przecież tu... Żeby... No ale to trzeba zabrać, przecież to ja muszę jakimś... Łyżko... Nie jest tak źle, kurde, szyby też się nie powinno... To trzeba jakoś zabrać o to, bo to... No ale szyby nic, no to... Trochę stresu, trochę strachu i po zamachu, no nie? Nie, no ci... Nie ma tragedii, tylko najgorzej pa, jakie chmury, no... Wszystko przez ten deszcz, bo tak to im jechał normalnie u tamtędy, a że chciałem sobie skrócić drogę, to... No nie, widzowie, no trzeba to stawiać linami wziąć i tyle, no jakoś te belki powyciągać z tej wody. Chociaż tych zagniłych, mokrych nie będę wyciągał, niech to leży. Nie wiem, w kolejnym odcinku jakoś to spróbujemy jakoś ruszyć. Nara.